Kolejny vlog po długiej przerwie, dawno mnie już nie było na tym kanale, że tak powiem, audiowizualnie, czyli z wideo, czyli z obrazem. Ale dzisiaj opowiem wam moją kolejną refleksję na temat Świrlandii Kaczej lub Kaczystanu, w którym wszyscy mieszkamy i w którym niestety zmuszeni jesteśmy egzystować, dopóki nie tupniemy nogą i nie wyprowadzimy się poza granicę. Otóż sytuacja jest coraz bardziej napięta, bo witamy się z zagrożeniami, z którymi przez kilkadziesiąt ostatnich lat nie musieliśmy się borykać. Spotykamy się z powrotem systemu, o którym wielu z nas wolałoby zapomnieć, który wielu z nas wyklina, czyli z PRL-em, z Polską Rzeczpospolitą Ludową, z komuną potocznie nazywaną, ponieważ, cóż, rządy PiS niewiele się od tego różnią. Jest to pomieszanie późnego Gierka z Sanacjum Plus, czyli z rządami Piłsudczyków, które to rządy były wybitnie skorumpowane, wybitnie nepotystyczne, wybitnie biurokratyczne i etatystyczne. Państwowość jest ich majestatem, jest ich przepustką do lepszego świata, ich manifestem lepszego życia i przede wszystkim ich nadrzędną cnotą. PiS czym się właśnie wkupił w łaski wyborców? Ano pustymi obietnicami, rozdawnictwem socjalnym i wszystkimi tymi bonusami, plusami, które tak omamiły elektorat, przekupując go własnymi pieniędzmi. W czym jest więc podobny, a raczej w czym się różni, bo tego będzie znacznie mniej, od rządów PRL-owskich, które robiły dokładnie to samo? Socjalizując gospodarkę, próbowały wkupić się w łaski proletariusza, człowieka pracy, robotnika, prostego wyrobnika, który miał mieć zapewniony dobrobyt, lepsze życie właśnie dzięki państwu. Miał odetchnąć z ulgą i zostać odciążony, by godnie żyć. Czym się różni ta propaganda, ta nomenklatura od współczesnej, gdzie nacjonalizowane są strategiczne sektory gospodarki, gdzie wyprowadzane są ogromne ilości kapitału, gdzie marnotrawione są środki podatnika? Właśnie niczym. Obecnie rząd PiS doprowadził do inflacji, która sięgnęła 4,7%. Kiedy zaczynał rządy, była deflacja. Wprowadził ponad 30 różnych podatków, danin publicznych i tak dalej, co jest rekordowe po około 30 latach polskiego parlamentaryzmu w III Rzeczpospolitej. Doprowadził do skali defraudacji, o jakiej nie marzyło się nawet ich poprzednikom z Platformy. Doprowadził do bilionowego długu publicznego, do tak naprawdę wyemitowania kolejnych miliardów obligacji, które de facto zwiększyły ten dług. Do druku pieniądza, który pogłębił problem inflacyjny, by pomóc głównie bankom, czyli swoim własnym kolesiom. Obecnie próbuje nacjonalizować, raczej upaństwawiać sektor prywatny, próbując wprowadzić własne artykuły spożywcze, własne markety, własne sklepy. Czym to się różni od Peweksów, PGR-ów, które królowały w PRL-u? Niedługo możemy powitać z powrotem ten scenariusz. Możemy na nowo oddychać tym samym powietrzem w tej samej pseudo-rzeczywistości, w tym dziwnym świecie pod znakiem sierpa i młota, którym rzekomo nasi patrioci, bogoojczyźniani, zasłaniający się flagą i krzyżem, tak bardzo się przejmują, tak bardzo walczą. Ostatnio mieliśmy tą aferę maseczkową z bratem ministra zdrowia Szumowskiego, który ustawił się z firmą słupem podstawioną, która miała przysłać samolot prosto z Chin, wielkie cargo Antonowa, który przyniósłby maski dla chirurgów, dla lekarzy. Oczywiście była to jedna wielka ustawka z przedsiębiorstwem prowadzonym po znajomości, po rodzinie, gdzie przetransferowane zostały ogromne środki, oczywiście zmarnotrawione.
Taka jest skala kolesiostwa w tym państwie z dykty i paździerza. Jesteśmy mamieni coraz to nowymi obietnicami lepszego życia, wyższych wynagrodzeń. Tak naprawdę żyje się nam coraz gorzej. Mamy coraz trudniejsze warunki, coraz wyższe ceny, zbliżone już prawie do tych na zachodzie. A bezrobocie ostatnio przez ten kryzys oczywiście nagle wzrosło, bo wiele osób przez cięcia w kadrach, cięcia w budżecie straciło pracę. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono ten idiotyczny lockdown, który odżegnał nas od możliwości zdrowego zarobku. Jak potoczy się to dalej? Gdzie obudzimy się jutro? Gdzie zaprowadzi nas ta Świrlandia kacza? Zobaczymy. Wmawiają nam, że tamci kradli, ciągle zasłaniają się, wychodząc z opresji w białych rękawiczkach i próbując wracać kota ogonem, pokrętną argumentacją, że żeby otorbić się taką tarczą sięgającą wstecz. Co złego to nie my, zobaczcie na tamtych, to wszystko ta zła opozycja, która w nas uderza, która oczywiście, pomijając jej nieudolność i zasłanianie się wiecznie konstytucją, którą wycierają sobie mordę, która de facto nie jest niczym poza świskiem papieru, którym wszyscy się mogą podetrzeć, stają się po prostu cyrkiem kabaretowym. Ale nie zmienia to faktu, że tego rodzaju usprawiedliwienia są ciosem poniżej pasa, są po prostu żałosne. Musimy mieć to na uwadze, że żeby cokolwiek dać, bo oczywiście kreują się na tych, którzy zwracają to, co zostało ukradzione, wyprowadzone przez karuzele VAT-owe, muszą drugie tyle zabrać, żeby opłacić swoich urzędników, którzy to zaplanują, zaksięgują, wydadzą. I nie ma nic za darmo. Wszystkie te plusy, które spadają z nieba, są jedynie pokłosiem ogromnej fiskalnej grabieży, która dotyczy nas wszystkich, która dociera do najodleglejszych zakamarków naszych oszczędności i portfeli, która drenuje nas z życiodajnych soków i pozbawia źródła dochodu, które pozwala nam godnie żyć. Protestujący przedsiębiorcy przedstawiani są jako ci źli, roszczeniowi prywaciarze. Skąd znamy tę narrację? Gdzieś już to chyba słyszeliśmy, nieprawdaż? Za krytykowanie szefa partii, prezesa, który jest przecież szeregowym posłem, no nikim zwyczajnym, ale jednak jest karłem pociągającym za sznurki z tylnego siedzenia, grozi wysoka kara, grozi usunięcie z miejsca pracy, grozi cenzura. No tak jakby to był kacyk PZPR-owski, prawda? No niewiele się od nich różni, prawda? Dalej, musimy przyznać, że obsadzani w spółkach Skarbu Państwa, w różnych Orlenach, KGHM-ach, Lotach i PGNiG-ach są obsadzani ludzie krewni i znajomi królika, zasłużeni, a jakże, i wynagradzani milionowymi pensjami, że żony ministrów, ich bracia cieszą się trwałym zdrowiem duszy i ciała i lukratywnymi posadkami na dobrze płatnych stanowiskach. Tak, i to wszystko za nasze pieniądze. Tak naprawdę w ogólnym rozrachunku można rzec popularne PiS PO jedno zło, bo nie masz ta sitwa podzielona na pokaz ludziom. Nie różni się od siebie praktycznie niczym. Jest to jedna klika, która kiedyś rozdrobniła się i tworzyła różne partyjne układy, konszachty, koterie, by transferować się nawzajem. Wszakże współczesny minister Mateusz Morawiecki był wcześniej doradcą i przyjacielem Tuska w Platformie. Oczywiście tego masy nie pamiętają, bo mają krótką pamięć. I mamy do czynienia z różnicami kosmetycznymi. Tutaj upudruje się nosek, tam pomaluje się szminką i wszyscy zapominają. Już jutro, to jest w sobotę, łaskawca zniesie nam obowiązek masek. O, jak radujemy się w sercu, jak jesteśmy wdzięczni ustawodawcy za łaskę, za wyproszone dary, niczym od Boga. Chwyciliśmy go za nogi i będziemy się modlić o większy zakres swobody, żeby zwrócił nam naszą przyrodzoną, należną wolność.
Jesteśmy w pełni zależni od niego, jak niewolnicy, jak podwładni naszego pana, właściciela stada bydła, który nas stresuje, czasem nakarmi, czasem na komendę każe przyjść, przybiec i zrobić co trzeba, co należy, bo według jakiejś dyrektywy, ustawy. A my, jak te biedne pieski, słuchamy się. Jesteśmy podlegli, zależni. Pora z tym skończyć. Dostajemy wymówki, że za układem stoją jakieś obce mocarstwa, że ktoś podburza lud, że ktoś instaluje tutaj agenturę, żeby wprowadzić jakieś zamieszki, a tymczasem to świadomość się budzi i niech obudzi się w was, w młodych, którzy mają jeszcze wigor i jakikolwiek zdrowy rozsądek i wyrabiają paszporty i znikają stąd, gdzie pieprz rośnie, bo tu już lepiej nie będzie. Tu nie będzie perspektyw do życia, nie będzie przyszłości dla młodzieży. Będzie tylko zatrata i łajdactwo leśnych dziadków, które będą starały się przejąć coraz większy zakres kontroli nad waszym życiem. Nie polecam żyć w Polsce. Low life'i są zdegenerowani socjalem i otrzymują pieniądze za nic, za pasożytnictwo, za nieróbstwo, za, no, w gruncie rzeczy żerowanie na zdrowej tkance społecznej. Tymczasem składki dla przedsiębiorców rosną, a kiedy ci ośmielają się podnieść głowę, podnieść protest i wszczynać bunt, są szybko sprowadzani do parteru nieuczciwym prawem i pałującymi ich policjantami do krwi, którzy nie pozwalają im rozwinąć skrzydeł, którzy traktują ich jak komuna naszych ojców.